Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj pogadamy o pielęgnacji. Ze względu na to, że w drogerii Ekobieca trwa teraz akcja pielęgnacja edycja jesienna, gdzie wiele marek pielęgnacyjnych możecie dorwać z rabatami, minus 10, minus 15, minus 20%. I z tej okazji pomyślałam, że zazwyczaj robię dla Was czat makijaża, a dzisiaj zrobię dla Was czat pielęgnację. Czyli pokażę Wam wszystkie nowości, które sobie zamówiłam na tej akcji. Plus będę nakładać i kosmetyki, które znam, które akurat są w promocjach na tej akcji i takie, których jeszcze nie znam i jestem ciekawa, czy mi się sprawdzą, czy też nie. Myślę, że taki film z połączeniem czat pielęgnacji razem z haulem zakupowym będzie czymś ciekawym, może coś fajnego tutaj dorwiecie. Dajcie znać, czy znacie te kosmetyki, bo ja zawsze dobierając sobie właśnie do filmów kosmetyki, kieruję się Waszymi opiniami na takich portalach jak Wizaż, czy na grupach na Facebooku, więc może się okazać, że tutaj właśnie użyję pierwszy raz jakiegoś Waszego ulubieńca. Dajcie mi znać, czy po prostu znacie te kosmetyki, albo które Was zaciekawią. Jestem bardzo ciekawa i już przechodzę do pielęgnowania mojej twarzy. I zacznę sobie tutaj od jednej z moich ulubionych polskich marek, za którą wiem, że warto zapłacić. Nie należy do najtańszych, ale słuchajcie, to jest najwyższa półka jakościowa, jeżeli chodzi o kosmetyki. I mowa o Sensum Mare. Macie na Sensum Mare teraz w Ekobiecej 10% rabatu. I ja przed chwilą umyłam sobie twarz za pomocą delikatnego żelu do oczyszczenia twarzy. On ma tutaj wodę z lodowca norweskiego i kompleks 5 alg morskich. Ogólnie ta seria właśnie oparta jest na algach morskich i po oczyszczeniu właśnie za pomocą tego żelu, kiedy robię sobie taki rytuał pielęgnacyjny, używam mojego ulubionego peelingu enzymatycznego. Jest to peeling AlgoPure. Delikatny peeling enzymatyczny o działaniu oczyszczającym i wygładzającym. Mamy tutaj enzymy z żurawiny, papai i mango, wyciąg z jagód pieprzu tasmańskiego, woda z lodowca i kompleks 5 alg. I słuchajcie, to jest najdelikatniejszy, najskuteczniejszy peeling, jaki znam. Jeżeli szukacie, ja już to mówię nieraz i pewnie się powtarzam jak zdarta płyta, ale jeżeli szukacie czegoś bardzo delikatnego, ale skutecznego, to nie ma lepszego produktu od tego, więc ja sobie go teraz solidnie nałożę na twarz. On ma przejrzystą konsystencję. Ja zawsze nakładam go dłońmi, nie używam do tego żadnej specjalnej szpatułki, pędzelka, nic takiego. Resztę przyciągam sobie na szyję. I w szczególności właśnie ten peeling jest produktem, który ja regularnie zużywam i dokupuję zawsze nowe opakowanie, bo jest po prostu tego wart. Ustawiam sobie tutaj 15 minut od nałożenia, bo można to trzymać 15-20 minut. I przejdę sobie teraz do produktów, których nie będę nakładać na twarz i zacznę od marki, którą wzięłam nie dla siebie, a dla mojego syna. Ja zawsze dla niego szukam jak najbardziej naturalnych, organicznych produktów i te takie są. To jest marka Little Siberia. Macie na nią 15% rabatu i to są pierwsze produkty tej marki, jakie zamówiłam, bo nie znałam jej wcześniej. I to jest wegańska, organiczna marka certyfikowana takimi certyfikatami jak EcoCert czy Kosmos, więc jeżeli takich produktów właśnie dla swoich dzieci szukacie, to to może być ciekawy wybór. Nie próbowałam jeszcze tego na Alusiu, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy będzie mu się podobać, bo on też ma swoje humory odnośnie kosmetyków. Na przykład jeżeli krem się za szybko nie wchłania i jest tłusta, albo się klei, no to nie przejdzie, więc jestem ciekawa, czy mu się to sprawdzi. Albo pasta do zębów, którą tutaj mam, jak mu nie smakuje, albo mu nie pasuje, no to wiecie jak jest, już ma swoje zdanie na każdy temat. I tutaj wybrałam takie duże, pojemnościowe, aż 500 ml mydło codzienne, które widzę wygrało najlepszy organiczny produkt dla matki i dziecka na jakichś targach w Londynie, także spoko. Oczywiście tutaj mamy 98,4% naturalnych składników. Wzięłam też pastę do zębów, która jest na bazie organicznych olejków z maliny i dzikiej róży oraz ksylitolu, wzmacnia zęby i dziąsła dziecka, zapewniając codzienną ochronę jamy ustnej, 99% składników naturalnych. Ja miałam dla niego, słuchajcie, taką naturalną pastę z oleju z kokosa i on się nią myje, ale
Problem z tą pastą jest taki, że ona się w ogóle nie pieni. Ciężko jest mu umyć ząbki. Natomiast zobaczymy tą. Jeżeli będzie się fajnie pienić, to będę zadowolona. On pewnie też, bo jak smakuje jeszcze malinowo-jagodowo, to już w ogóle będzie szał. No i mam tutaj też taki krem ogólny, 5 w jednym, z depantenolem i z organicznymi ekstraktami z babki kamczackiej oraz oleju z rokitnika altajskiego i hydrolatu z sosny syberyjskiej. I tutaj widzę, słuchajcie, że on ma dość lekką konsystencję. Powinien się szybko wchłaniać, ale to już dziecko oceni, bo ja czasem myślę, że coś jest spoko, a potem życie weryfikuje. Także sprawdzę i dam Wam znać, czy warto. Dalej marka Body Boom i macie na nią 15% rabatu. Zamówiłam peeling, który był najbardziej polecany w internecie z pestek jagód. Nie używałam go jeszcze, ale otwierałam go, bo nie mogłam się doczekać. I to są po prostu pestki z jagód zmieszane z cukrem, więc to jest taki typowo naturalny peeling. A drugi produkt z Body Boom, który zamówiłam również przez świetne opinie w internecie, to modelujące mleczko do ciała z masłem shea, olejem z orzechów babasu, olejem makadamia dla skóry suchej, z nierównościami i brakiem jędrności. I słuchajcie, to już nie wytrzymałam, wypróbowałam. To jak ono pachnie, to po pierwsze jest magia, ale po drugie, jeżeli szukacie skutecznego, nawilżającego produktu, który szybko się wchłania, to jest coś pięknego. Naprawdę zakochałam się w tym mleczku i na razie używam właśnie jego, a pod niego często daję ten nowy żel z Eveline z arbuza. Taki jak z aloesem, ale właśnie ten arbuzowy. I ta mieszanka sprawdza się u mnie cudownie. Przez ostatnie dni, kiedy używałam właśnie tego pierwszy raz, no wow, naprawdę wow. To jest coś, co koniecznie warto kupić. I na Body Boom, tak jak wspominałam, macie 15% rabatu. 15% rabatu macie również w Ekobiecej na markę Organic Shop. Ja jeszcze w życiu nie próbowałam żadnych produktów od nich, ale to znalazłam na Wizażu i ten peeling robi furorę w opiniach na Wizażu, więc mówię, no muszę zamówić. Skoro dziewczyny są tak zadowolone, no to muszę spróbować. I on ma, uwaga, 99,54% naturalnych składników. Jest oczywiście certyfikowany takim certyfikatem jak Kosmos. I jest to naturalny rozświetlający peeling do ciała Kenyan Mango, kenijskie mango. I on, ja go jeszcze nie próbowałam na ciele, ale nie mogłam się powstrzymać i już go wąchałam. On pachnie po prostu tak, że ja bym mogła go zjeść, zanim bym się nim posmarowała. Dawałam go też do powąchania mojemu synowi i myślał, że to coś do jedzenia, więc naprawdę konsystencja wygląda też na bardzo fajną, bo on jest, ten cukier jest zatopiony w takim olejkowym otulaczu. O tak. O co mi chodzi? Na przykład w takich suchych peelingach często nie mam poślizgu na skórze i nie potrafię się tak konkretnie wypeelingować, bo dużo takiego peelingu mi spada na ziemię, na moją wannę. A tutaj właśnie w takiej zatopionej, tłustej konsystencji to ma możliwość tę skórę oblepić i my tak jakby mamy czas, żeby tymi drobinkami sobie po tej skórze dobrze pomasować i mam wrażenie, że takie peelingi są skuteczniejsze i wydajniejsze. Będę dzisiaj próbować, no już nie mogę się doczekać, bo pachnie obłędnie. To będzie taki rytuał prysznicowy, codzienny. Może nie codzienny, ale no, super konsystencja. Trochę mi przypomina tą konsystencję peelingu z Recibo, tylko on jest bardzo, bardzo drogi, a ten jest tańszy i pachnie obłędnie. No, zobaczymy, dam znać. Minęło już ponad 15 minut, więc teraz czas, żeby zmyć ten peeling enzymatyczny z twarzy. Ja do takiego celu lubię używać takich wielofunkcyjnych, dużych, miękkich płatków kosmetycznych. To jest akurat płatek marki Ofiga Demaskator Expert i na Ofiga też macie rabat, zaraz sprawdzę jaki. I słuchajcie, i to jest taki płatek wielofunkcyjny, bo tym możecie na przykład zmywać makijaż po olejowaniu twarzy, możecie nim myć twarz, kiedy na przykład chcecie spienić sobie żel nałożony na twarzy, to również możecie takim płatkiem umyć sobie twarz. Możecie ściągać nim maseczki. Ja właśnie do tego celu lubię najbardziej używać takich płatków i one są fajne, wielofunkcyjne
i użytkowe, bo można je wsadzić do pralki i po prostu wyprać. Więc ja sobie go teraz pomoczę i zmywam sobie ten peeling enzymatyczny. Dobra, płatek jest zmoczony, tak wygląda i teraz wystarczy sobie dokładnie nim zetrzeć ten cały peeling. I słuchajcie, kiedy macie na przykład maski, które lubicie za efekty, jakie dają na waszej skórze, ale bardzo ciężko po zastygnięciu się je ściąga, to taki płatek sprawi, że no wszystko wam się po prostu szybko zmyje z buzi. Więc to jest must have, naprawdę. Ja już bez takich rzeczy nie potrafię zmywać masek, bo sama woda mi ich często nie rozpuszcza i za dużo wody po prostu zużywam do zmycia takiej maski, a przy takim właśnie płatku to jest raz, dwa. I teraz po oczyszczeniu używam na moją twarz mgiełki marki Linia, którą tak uwielbiam, że kolejne opakowanie mi się skończyło. Jest puste, więc mam zapas. I na markę Linia macie minus 20% rabatu. Uwielbiam, naprawdę. Mogłabym się pryskać tym cały dzień. Zawsze wam to mówię, ale no to jest mój po prostu ulubiony produkt, dlatego tak szybko mi się kończy i regularnie. Zamówiłam też maski marki Mitomo. To jest koreańska marka z takimi pięknymi obrazkami na maskach. I mam tutaj maskę z ekstraktem z aloesu i kwiatu wiśni japońskiej. Nie byłabym sobą, gdybym jej nie wzięła. I mam tutaj też maskę z kwasem hialuronowym i litospermum officinal. Czekajcie, co to jest? Co to jest? Bo mi ta nazwa nic nie mówi. Tutaj w opisie mamy tylko tyle, że ten składnik ma działanie oczyszczające i kojące, ale co to jest? Litospermum. Dobra, to jest ekstrakt z nawrotu lekarskiego. Nazwa może być myląca. Więc się nie bójcie. Ja właśnie tej maski dzisiaj użyję z kwasem hialuronowym. Ją tutaj się trzyma na twarzy 20-30 minut, więc jeszcze będę miała czas, żeby z wami pogadać o reszcie kosmetyków. Już się przestraszyłam tego składnika, wiecie, bo ja czasem czytam o takich różnych dziwnych składnikach w sieci, które działają, że no czasem nie wiem, o co chodzi, ale ten jest bezpieczny. Mam wrażenie, że każda koreańska marka ma troszeczkę inne kształty tych maseczek w płacie. I czasem są takie idealne, a czasem trzeba je dopasowywać. To jest w miarę spoko, nic nie muszę docinać, bo czasem kończyło się na docinaniu. A, i pamiętajcie, żeby nie wyrzucać od razu opakowania z maseczki po jej wyjęciu, bo tu jest dużo jeszcze tych wszystkich składników, które można wylać sobie na dłoń i nałożyć jeszcze na twarz, więc szkoda marnować to w koszu. Odliczam sobie 25 minut, żeby była średnia pomiędzy 20 a 30. I będąc dalej w temacie masek, wiecie, że ja jestem wielką fanką maseczek algowych i okluzji i zamówiłam z ciekawości nową dla mnie markę Biocosmetics. Bardzo dobre ceny i szeroki asortyment. I to jest maska typu peel-off z acerolą i witaminą C, czyli coś podobnego do tej mojej ulubionej z Bilendy. Na Biocosmetics macie 15% rabatu, to żebym nie zapomniała. I to jest maska algowa dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku, skóra z rozszerzonymi naczynkami, ze skłonnością do ich pękania i tworzenia się wybroczyn. Dla cery alergicznej i wrażliwej. Jestem ciekawa, jak ta maseczka sprawdzi się w porównaniu do tej mojej ulubionej maski marki Bilenda Professional. Dajcie znać, czy próbowałyście tych produktów marki Biocosmetics, bo ja jeszcze nie próbowałam, a naprawdę mają ciekawe rzeczy i coraz więcej dobrych recenzji w internecie, więc minus 15% rabatu jest również na marki Bingo Spa i Essent i tutaj zamówiłam dwa ciekawe produkty. Tego już używałam i powiem Wam, że po pierwszych dwóch użyciach jestem mile zaskoczona, że faktycznie moje włosy są bardzo, bardzo mięciutkie. Jest to 100% keratyna, która wygląda i pachnie jak Maggi. I dodaje się kilka kropel do Waszej ulubionej odżywki i nakłada się na włosy. I faktycznie po pewnym czasie stosowania włosy mają być miękkie, gładkie, no piękne po prostu. Więc ja po dwóch użyciach mogę powiedzieć, że zauważyłam, że moje włosy są przyjemniejsze. Ale co będzie dalej, zobaczymy. Bardzo fajne też opinie w internecie. A to najciekawszy chyba produkt z całego mojego zamówienia, czyli Smocza Krew. I najbardziej zaciekawiła mnie ta nazwa Smocza Krew. Weszłam sobie na informację o tym produkcie i to jest roztwór z proszkowanej żywicy z drzewa Croton lechleri w propandilu.
o ile dobrze to przeczytałam, składnik roślinnego pochodzenia. Żywica ta jest jednym z najsilniejszych naturalnych antyoksydantów, który dodatkowo stymuluje produkcję kolagenu i przyspiesza proces regeneracji komórek naskórka. Ma silne działanie przeciwzapalne, rozjaśnia blizny i zmniejsza widoczność rozstępów, słuchajcie. I ten opis mnie tak zaciekawił, że zamówiłam ten produkt głównie z powodu mojego syna, bo on kilka miesięcy temu nabił się głową na coś ostrego i zrobił sobie taką dziurę, przez co została mu dość spora blizna przy brwi. I smaruje mu właśnie tę bliznę tą smoczą krwią. Dziwnie to brzmi, ale nie jest to nic strasznego. I zobaczymy, czy zadziała, bo jeżeli jest takim silnym antyoksydantem i przyspiesza procesy regeneracji komórek, no to może to mu to wyleczy. A jest to produkt pochodzenia naturalnego, więc nie powinien zaszkodzić. Więc jeżeli macie rozstępy, może faktycznie warto się tym zainteresować. Dajcie mi znać, czy znacie w ogóle ten produkt, bo dla mnie jest to totalna nowość i no zobaczymy. Na razie nie powiem Wam za dużo, ale jeżeli blizna faktycznie mu zejdzie, no to będzie zasługa tego produktu, bo nic więcej nie używamy. Dalej marka Mia, bo czekałam, aż będzie na nią rabat i teraz macie 20% rabatu na Mia. I mam tutaj maseczkę, 3-minutową maseczkę wygładzającą z aktywnym węglem kokosowym. I ją zamówiłam, ponieważ uwielbiam jej różowy odpowiednik, maseczkę 5-minutową oczyszczającą z białą i różową glinką. Ta jest z węglem aktywnym, więc ona ma czarny kolor, ale też jest maseczką oczyszczającą, która ma świetne opinie w internecie, więc jestem po prostu ciekawa, jak ona mi się sprawdzi w porównaniu z tą drugą. A drugi produkt to odżywczy krem z olejkiem z róży i zamówiłam go, ponieważ wersja niebieska Mia mi się skończyła i chciałam spróbować innego po prostu z tej serii. I to jest krem przeznaczony do twarzy, do okolicy pod okiem i do dekoltu. Więc taki wielofunkcyjny, a zamówiłam go dlatego, bo byłam super zadowolona z tej niebieskiej nawilżającej wersji. Tak, to był taki typowo nawilżający produkt, który ja zawsze wsadzałam do torebki, kiedy chciałam wziąć ze sobą krem do wszystkiego. I dla mojego syna, i dla siebie, i do twarzy, i do ciała, i do dłoni. Taki po prostu jeden krem, który wiem, że nie zrobi mi krzywdy, a ukoi moją skórę. To był właśnie ten niebieski z Mia. I teraz jestem ciekawa tego właśnie z wyciągiem z róży, bo ja uwielbiam produkty z różą i to chyba wiecie nie od dziś. Ale ten wydaje mi się być troszeczkę konkretniejszy, bardziej tłusty niż ten niebieski. No, może na zimę będzie lepszy. Dam Wam znać, jak się sprawdza. Dajcie znać, czego macie. A później z Waszego polecenia zamówiłam na kobiecej kosmetyki marki Flav, bo teraz macie na nie 15% rabatu. A kilka dni później marka Flav zrobiła mi niespodziankę i wysłała swoje nowości, lodówkę, którą też znajdziecie na kobiecej. Więc mam teraz tych produktów mnóstwo do testowania, ale bardzo mi je polecałyście. I najbardziej właśnie polecałyście mi mleko do twarzy z maliną. Rozświetlające, regenerujące mleko do twarzy pełne witamin i cudownych ekstraktów z kombuczy, malin oraz protein ryżu. I to jest ponoć produkt, który świetnie sprawdza się pod makijaż, więc to wytestuję. I dalej mam też śmietankę do ciała, body cream odżywczą, śliwki w czekoladzie. I to też mi bardzo, bardzo wszyscy polecali. Ja jeszcze tych produktów Flav nie testowałam, więc przynajmniej sprawdzę sobie zapachy i konsystencję. No zapach jest obłędny. Konsystencja jest troszeczkę bogatsza od na przykład tego mleczka z Body Boom, więc jeżeli lubicie takie szybko wchłaniające się konsystencje, to wybierzcie sobie to mleczko. A to znów zostawi Wam taki kojący film na skórze, więc to będzie fajne, kiedy Wasza skóra będzie zimą przesuszona i będzie potrzebowała takiej konkretniejszej, tłustszej warstewki, ale która nie przeszkadza, bo nie czuję tutaj żadnego dyskomfortu, żeby moje ciało było bardzo tłuste. Więc no, zapowiada się bardzo fajnie. Dobra, ściągam sobie maseczkę, bo już minęło dużo czasu. Skóra po niej jest ekstremalnie gładka. Ja poczekam, aż to się dobrze wchłonie. Jeszcze nałożę sobie pielęgnację wieczorną. I w międzyczasie wrócę jeszcze do marki Linia, bo zamówiłam zapas toniku z kwasem migdałowym, który schodzi u mnie na litry, bo tak go lubię. I muszę powiedzieć, że wracam z podkulonym ogonem do mojego ulubionego kremu pod oczy, Linia Multi Repair,
który w szczególności teraz warto kupić na promocji. I po moich ostatnich eksperymentach z różnymi kremami pod oczy, różnych marek, o różnych półkach cenowych, no nie znalazłam kremu, który robi lepiej mojej okolicy pod okiem. Naprawdę uwielbiam, teraz sobie go nałożę i no ja nie znam lepszego, naprawdę już tyle tego przetestowałam, moja okolica znów nie wygląda dobrze i znów ją muszę wyprowadzić i znów muszę się z tym kremem przeprosić, bo po prostu nie znam lepszego, no kurczę. Lubię sobie też przy nim zrobić taki masaż, żeby krem się dobrze wchłonął. I słuchajcie, jeżeli ten krem nie jest dla Was wystarczający, to możecie sobie pod niego nałożyć serum marki Basic Lab pod oczy. Już w ogóle to połączenie robi niesamowitą robotę. Ze względu na to, że ja lubię stosować pielęgnację warstwową, nałożę jeszcze zaraz dwa produkty, ale wcześniej warto wspomnieć, że w Ekobiecej pojawiła się marka Koi, na którą macie 10% rabatu. I o Koi mówiłam już nieraz na kanale i na Instagramie. Wiecie, że uwielbiam tę markę i zamówiłam zapas kremu nawilżająco-wygładzającego z kwasem hialuronowym, awokado i witaminą E. To jest świetny krem, w szczególności pod makijaż, naprawdę polecam. A pod niego lubię zawsze nakładać eliksir nawilżający z Koi. Ale słuchajcie, znalazłam coś, co może być zamiennikiem marki Ofiga, czyli tej samej, co ten płatek duży kosmetyczny. I ten produkt nazywa się Piękna Trójca. Jest to trójcząsteczkowy żel hialuronowy. Każda z cząstek pełni inną funkcję i uzupełnia swoje działanie. Kwas małocząsteczkowy przenika do naskórka. Kwas ultramałocząsteczkowy wnika w głębsze warstwy skóry, gdzie wiąże wilgoć, dzięki czemu nawilżenie dłużej się utrzymuje. Natomiast kwas wielkocząsteczkowy tworzy warstwę okluzyjną, która chroni naskórek przed utratą wody. I właśnie to jest coś podobnego co ten eliksir nawilżający. I takie produkty działają również jako promotor składników z później nakładanego produktu, czyli taki produkt pomaga kolejnemu się lepiej wchłonąć. Więc to nałożę sobie najpierw, bo jestem bardzo ciekawa. A następnie nałożę krem. Wrażenie jest bardzo podobne do tego z Koi, może troszeczkę bardziej się lepi, ale dzięki temu, że to się klei, później nakładana pielęgnacja lepiej się przykleja skóry i lepiej się wchłania. Więc szybciutko przejdę do ostatniego produktu, który gdzieś położyłam. O ten właśnie krem mi chodzi. Rewelacyjne opinie w sieci. Marka Orientana. I naturalny wegański krem do twarzy Reishi z grzybami azjatyckimi. Nałożę go od razu, ponieważ chcę, żeby mi to fajnie się wszystko połączyło jako warstwowa pielęgnacja. Nie wiem, czy nie dałam go za dużo, bo on jest taki naprawdę konkretny. I teraz wrócę do tego, o co w tym kremie chodzi. Utrata gęstości skóry to jeden z charakterystycznych procesów starzenia, w wyniku którego niekorzystnie zmienia się owal twarzy. Oj, u mnie to już widać. Naturalny wegański krem do twarzy przeznaczony do pielęgnacji cery wieczorem widocznie zmniejszy efekty tego procesu. Zawiera 98,5% naturalnych składników dobranych w taki sposób, aby wyraźnie poprawić stan cery dojrzałej poprzez jej optymalne odżywienie i nawilżenie. Krem przeznaczony jest także dla osób odczuwających skutki przedwczesnego starzenia się skóry oraz jej zwiotczenia i poszarzenia. Jeszcze wrócę do samej konsystencji. Krem po pierwszym dotknięciu jest super, super rzadki, ale na skórze po roztarciu robi się taki konkretniejszy. On zmienia swoją konsystencję na taką tłustszą. No, bardzo ciekawa formuła, bardzo, bardzo ciekawa. Bardzo szybko się wchłania. Na początku był taki konkretny, ale teraz bardzo szybko się wchłonął i skóra jest mięciutka. I wracając do tego, co tutaj jest. Tu są takie orientalne grzyby stosowane w azjatyckiej medycynie naturalnej. Jeden ma silne działanie przeciwstarzeniowe, antyoksydacyjne, nawilżające i rozjaśniające przebarwienia. Wspomaga ujędrnienie skóry. A drugi działa na skórę odżywczo i przeciwstarzeniowo. Zwiększa gęstość skóry i zmniejsza widoczność zmarszczek. To jest taki konkretny, odżywczy, przeciwstarzeniowy krem, który wydaje mi się będzie fajnym zapobiegaczem właśnie tego, że Wasza skóra będzie się za szybko starzeć. Więc zobaczymy. Opinie w internecie na temat tego kremu mnie powaliły, naprawdę. Ja go wzięłam w ciemno.
Więc jeżeli będzie naprawdę taki dobry, to zapowiada się konkretnie. A już Wam powiem, ile macie rabatu na Orientanę, bo Orientana też teraz jest przeceniona. I na Orientanę macie 15%. Jeszcze widzę tutaj, że Taupa jest przeceniona o 15%, Alchemii o 15%. Marek jest naprawdę dużo, ale z takich jeszcze mi znanych kosmetyków, o, Holika Holika 20%. Jeżeli dorwiecie aloesowy krem z SPF 50, to bierzcie w ciemno, bo zawsze jak on jest na promocji, to warto go kupić. I to tyle, jeżeli chodzi o moją czat, pielęgnację, prezentację nowości w postaci holu zakupowego. Jestem ciekawa, czy taki luźny film pielęgnacyjny Wam się spodoba. Jeżeli macie ochotę skorzystać z rabatów, to wszystkie linki i informacje znajdziecie w opisie. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, trzymajcie się, pa, pa.